Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Zaczynamy Tackle Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Bardzo silne zawody, w których bierze udział wielu wspaniałych arcymistrzów światowych, którzy są czołówką światową, czołówką europejską. Mamy pewnie też wielu utytułowanych zawodników z Polski. W tym turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy mają tytuły szachowe CM, czyli taki powiedzmy międzynarodowy kandydat na mistrza i FM i tak dalej, mistrzowie międzynarodowi, arcymistrzowie i no i właśnie to jest właśnie ten plus, że mam okazję zagrać w tych turniejach. Bardzo się z tego cieszę, bo mogę sobie no, potrenować przede wszystkim. To jest bardzo ważna rzecz. Tutaj sprawdzam tylko w ustawieniach, czy wszystko działa. Myślę, że tak. Miejmy nadzieję. Mam nadzieję, że tu się nie będzie nic cięło tym razem, chociaż różnie to bywa. Zerknijmy sobie, czy tutaj wszystko działa jak należy. Okej. Witam cię, Kawka. Cześć, cześć. Dobra, mam nadzieję, że to jest w miarę wszystko widoczne. No, oby nam się nie cięło jak ostatnio, bo była tragedia, ale myślę, że powinno być dobrze, bo pozmieniałem ustawienia w OBS-ie głównie. To była chyba główna przyczyna. Oby, 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 oby. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Przede wszystkim dobre partie się powinny tutaj liczyć. Wygrana, przegrana nie musi mieć takiego ogromnego znaczenia. Ważne, żeby te partie były dobre. Zawsze to jest takim moim celem, takim małym, żeby grać w miarę równo. I nie przegrywać, jak już się gra z kimś naprawdę bardzo silnym, to żeby nie przegrywać w taki prosty sposób, bez żadnej walki. Witam cię Wrokins, witam cię serdecznie. Witam cię MRSX. Cześć, cześć. Dobra, tu wszystko działa. Ok. I jedziemy. Dzień dobry, Raven. Już tak patrzyłem na listę uczestników. No, zagram, zagram. Jestem, jestem. Tak, no dzisiaj będzie długi stream, zgadza się. Troszkę dłuższy tym razem. Witam cię, Soul. Dobry wieczór. Cześć, Luke. Cześć, Andrzeju. Witam. Tak, oby sami arcymistrzowie. Tak, jak to byłoby fajne, jakby tutaj arcymistrzowie grali, to prawda, ze mną. Im więcej, tym lepiej. Już tylko zerkam tutaj, żeby mi wszystko działało jak należy. Okej. Dobra, chyba wszystko. Hula. Tak, Ardenno, oby, oby. Oby to się nie cięło. Przycina znowu? Niemożliwe. A to jest dziwne, bo ostatnio streamowałem i nic się nie cięło. Wszystko było w porządku. No nie wiem. Za minutę rozpoczynamy, to się wszystko okaże. Cześć Kelner, witam, witam, witam. Aż sobie zerknę. Jedną rzecz, jeszcze chyba zdążę. Trzydzieści sekund mamy. Okej. Dobry wieczór, witam cię, witam panią Katarzynę, witam, witam. No, świetna książka, świetna, świetna, naprawdę polecam. Bardzo dobra. Okej, moi drodzy, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Zaczynamy, startujemy. Okej. No, rozstawiło mnie w pierwszej rundzie. Niestety nie zagrałem z super arcymistrzem. Okej, jedziemy. Chyba wszystko działa, dobra. Dobra,
Obraz się zawiesił znowu? Niemożliwe. No to jest nieprawdopodobna sprawa. I tutaj poszło. A to ciekawe posunięcie. W sumie to nie wiem, jak zareagować na ten ruch, ale. Tutaj. Odchodzę sobie. Tu biję. Tam. No dziwne w sumie, może E5 po prostu, goniec na G5. A może zrobić roszadę. Myślę, że roszada będzie dobrym pomysłem. Niech sobie skoczek wskakuje. Okej, okay. No właśnie. No to dziab i D5. Okej. Okay. Wiemy pionem, jakaś wieża E8 się szykuje. Dobra, szach. No właśnie, dziwne. Sorry, ludzie, nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że tu jest wszystko w porządku, że nie powinno ciąć i powinno być dobrze. Zaraz spróbuję coś jeszcze ustawić. Na innych kanałach też tnie? Ciekawe. Hetmanem tam gdzieś będziemy spoglądać. No nie, niemożliwe. Kurczę, blade. Klatek nie gubię, słuchajcie. Ja sprawdzałem tutaj wszystko, żeby to już działało. Dziwne, dziwne. Może się musi chwilę rozgrzać. Tutaj na C1 tak po prostu wrócił. Dobra, niech ja pomyślę. Chwilę. Może na C5. Okej. Dzięki. Różnobarwne, no to wybijemy. Hetman F3 w sumie jest taki ruch. Tutaj jakąś aktywność. Czy w ogóle to się uda? Myślę, że tak. Myślę, że już jest jakaś aktywność. Tutaj hetman musi być przyklejony do skoczka. Okej. Witam cię, Tury na tory. Cześć, cześć. Dobry wieczór, Michale. No właśnie, zagrał tu, więc chyba tutaj skakujemy. Bez zbędnego myślenia. Wiem, że tutaj mi leci, a ta druga wieża wchodzi. Nie? No to jest to taki teraz ruch. Mamy tutaj skoczka. A, to przeciwnik się grubo pomylił. A, znaczy musi zagrać w ogóle tak. Jak nie chce stracić hetmana. Ja biję, on bije, ja biję sobie na E2, mam figurę więcej. No, poszło gładko, słuchajcie, 18 posunięć. No pięknie. 18 posunięć czarnymi z mistrzem FIDE, no to się chyba rzadko zdarza, no pogubił się chłopak. Dobrze, jestem zadowolony z tej partii, jest dobrze. Ja tylko jeszcze taki jeden myk zrobię tutaj. Zrobię jeden myk, tak, to jest pierwsza partia. Zrobię taki myk, mianowicie. Włączę analizę. Okej. Analiza działa. Analiza chyba działa. Ale się przycina, nie? Tak troszeczkę długo się ładuje. Dobra, a w sumie. Okej, zmieniamy sobie tutaj. Sobie wyłączymy. Dobra, nie będę robił analizy, bo tu się jednak troszeczkę tnie. Dobra, ale poszło łatwo, słuchajcie, poszło łatwo. Teraz chyba dostanę jakiegoś dobrego zawodnika. Już tutaj czytam komentarze, moi drodzy. No, Baturu, ja jednak zmieniłem i tego się na razie będę trzymał, póki co. Proszę o wybaczenie, niestety. Tak zostaje. Dobra. Hikaru? A może trafimy na Hikaru? Nie, chyba nie trafimy, bo pamiętam ostatnio właśnie też byłem rozstawiony i trafiłem na jakiegoś dobrego zawodnika około 2700. No zobaczymy, jak dzisiaj będzie, bo to też zależy od ilości zawodników, ile jest.
733. No ciekawe. Nie, ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, co los przyniesie. Oby jak najsilniejszy przeciwnik. Byłoby świetnie. No Andrzeju, zaimponowałem? Nie, no po prostu przeciwnik zagrał słabo. Nie wiem w sumie, co w tej pozycji mają grać białe. No bo tu już się raczej nie opłaca grać skoczkiem, bo wieża. A głównie bazujemy tutaj na tym związaniu, więc myślę, że... Jeszcze zagrał tak, to w ogóle... Zobaczcie, jestem po prostu czarnymi szybszy w rozwoju. Cyk, cyk. Wieża E8 z szachem, jakaś zasłona. No i gdzieś tam aktywnie trzeba próbować. Oczywiście mógł wybić i tam próbować nawet bardziej remisowo stanąć, ale ja już mam te figury po prostu w grze. Gońca w grze, wieżę w grze i wygląda to, myślę, że dosyć przyjemnie. Jaskul gra z Sirowem. Świetnie. No to, no widzicie, ma dużo szczęścia. No taki ranking ma, że trafił na dobrego zawodnika. Fajnie, fajnie. A jaki był najlepszy zawodnik, z jakim wygrałem? Myślę, że Nigel Short. Nigel Short, ale to było jakieś, o, 15 lat temu. Ale też Radosława Wojtaszka mam na rozkładzie. 1-1. W internecie z nim grałem. I pamiętam swojej ulubionej królewsko-indyjskiej czarnymi. Piękna partia mi wyszła. Znaczy, całej partii teraz nie pamiętam, ale pamiętam, że dwa razy z nim grałem właśnie i jedną udało się wygrać. Mogłem rewanżu nie przyjmować, miałbym 1-0, nie? A z Jankiem Krzysztofem Dudą grałem, ale z Jankiem akurat przegrałem partię w Blicu. Ziolkens, witam cię serdecznie. No Andrzeju, zobaczymy, co będzie. Nie kraczmy, póki co jest ok. Zobaczymy, spokojnie. Będzie dobrze, mam nadzieję. No, ważne, że jest pierwszy punkcik. Witam cię, doktor. Witam serdecznie. Cześć, cześć. No, Aleksiej Shirov jest dobrym arcymistrzem. Bardzo ostro gra w szachy. Bardzo dobry arcymistrz. On w ogóle, pisząc swoją książkę Ogień na szachownicy, z tego co wiem, chyba nie korzystał w ogóle z analiz komputerowych, wyobraźcie sobie, tylko właśnie z własnych analiz. I co ciekawe, te analizy chyba są bardzo, bardzo poprawne. Jan Duda, który jest w rankingu, ale na świecie, gdzieś w pierwszej 20 około chyba. Coś takiego. Wczoraj dostałem taki, że dzisiaj robię sobie przerwę od gry i przerabiam debiuty. No, trzeba potrenować czasem, jak się przegrywa, pewnie. Dzisiaj 10 punktów, nie, będzie to trudne, no bądźmy obiektywni oczywiście. Cześć Seba. No, rekord, słuchajcie, był 7 na 10 kiedyś, teraz jest 11 rund. No, jakbym zrobił 7,5, to by był już progres w rekordzie. Także spokojnie, nie mówmy na razie o wynikach. Ważne są dobre partie, wiecie, trzeba się przełamać z jakimś dobrym zawodnikiem. Byłoby świetnie. Tak, szachownica stygnie, to prawda. Po 4 rundach jest mała. No, zobaczmy tutaj, czy Hikaru gra. Nie zdążyłem w niego kliknąć. A tu się szachownica już przewróciła. Zobaczmy, tak? Nie, tak też nie działa. Ok. To wyrzućmy. Dobra. Co tu jeszcze piszecie? O, cześć, Pulchny. No tak, mała zmiana. Niech będzie. Jaki GM jest słaby? Ojejku, nie rozumiem za bardzo pytania. No są oczywiście arcymistrzowie z wyższej półki, 2700 plus powiedzmy, tak sobie to ujmijmy. A są arcymistrzowie, którzy mają po 2400, po 2300, no ale to już tacy powiedzmy mniej aktywni, wiekowi, no bo tak, taka jest kolej rzeczy, więc to siłą rzeczy też ranking troszkę spada. A no tak, z Carsenem grałem, ale z Carsenem nie grałem na żywo, no w internecie, tak, dwa razy. No się okazało. Chciałbym grać z nim świadomie partię, żebym wiedział, z kim gram. Analizowanie takich książek na niskim poziomie, czy ma sens, jeśli chodzi o Shirova? No może być to troszkę trudne, ale tak z ciekawości, żeby zobaczyć, jeżeli sprawia ci to przyjemność, no to dlaczego by nie? Można. Witam cię, Gomolek.
No tak, troszkę wygląd zmieniłem. Może lepiej to wygląda. No nie wiem, mi się podoba. Niech tak zostanie póki co. Aha, bo straciłem wątki, że Shirov jest dobrym arcymistrzem. No bo jest. Był kiedyś bardzo dobrym. On był wicemistrzem świata w szachach. No on ma już, ojejku, ile ma lat? Nie wiem, po 50 pewnie jest lekko, coś w tym stylu. No to wiecie, no siłą rzeczy gra się troszkę słabiej, nie? Nie no, taki jest dobry jeszcze. No, zależy na kogo, no. Na mnie każdy arcymistrz jest dobry. A no to Kacprze, przejdziesz się 6 km, to dotlenisz troszkę mózg. 6 km to tam, wiesz, w pół godzinki zrobisz. Myślę. Dobra. Zerknijmy sobie na jedną sprawę, na jedną rzecz. Okej, okay. Jest partia. FM2 720. No zobaczcie, no wysoki ranking ma mój przeciwnik, ale nie jest arcymistrzem. Niestety. Obrona królewsko-indyjska. Nie, Greenfield. Zagramy H4. No i chwilę pomyślał, czyli może być dla niego nowa pozycja. Albo i nie. E4 tu chyba trzeba zagrać. Mi się wydaje. Tutaj, dobra, bijemy. Tu grozi teraz bicie na F7, a już nie grozi. Już nie grozi. Okej, okay, no myślę, że wrócić trzeba gońcem. Się pilnować. Może jakieś D5. Tutaj? Zróbmy tą roszadę, będzie z głowy. Aha, i on E5 teraz pakuje. Okej. Okay. Dobra, zagrajmy G3. Gońca możemy oddać. Jakiś F5 wejdzie. F5 nie wchodzi. No, wymieńmy to. Okej, okay, grzecznie wróćmy sobie na G2. No tutaj skoczka ma dobrego, trzeba przyznać. No to jak jest groźba, to od razu tu groźbę tutaj zamkniemy. Jakaś wieża C1. No świetnie mnie tutaj próbuje punktować. Tutaj spróbujemy uderzyć. Okej. No dobra, ciach. Różnobarwne? Nie, nie chcę różnobarwnych, słusznie. Mógł hetman D3 zagrać. Tutaj się troszkę odsłonię. Nie chcę tego za bardzo, tak spróbujmy. No D3 będzie dobrym ruchem dla niego, powinien tak zagrać, bo inaczej gram tu i będzie dobrze. Tutaj, a to mnie zaskoczył. To mnie lekko zaskoczył, może tutaj też jest ok. Tu spróbujemy uderzyć. Trochę mi się zaczyna mniej podobać już ta sytuacja, ale jakby tego pionka wziąć, tego gońca tutaj, skoczek, ach tutaj idzie jeszcze, o rety, nieciekawie, nieciekawie to wygląda, muszę przejść do defensywy, tutaj bronić, jeszcze czasu mniej, nie zauważyłem, że skoczek na F3 wchodzi. Powiedzmy tak, z planem tutaj wzięcia pionka.
Czekaj, tutaj chyba tego pionka wezmę. Chyba tak, F5 to wieże zdwajam. Kombinuję, żeby tu mi na G3 zbić. Muszę tak zagrać i tak spróbować. Tu nie mogę, tutaj. Z planem F3. O. I będę chyba tu się czuł dobrze. W tej pozycji. Ciutkę czasu mniej jest. Tak, tutaj sobie zagramy. Będziemy pilnować. No jest pionek więcej. Goniec E3 chyba trzeba grać. Co, biorę tego piona? Jeszcze nie biorę. Możliwe, że go w ogóle nie wezmę. Cały czas atakuje. On musi wrócić hetmanem. Kwestia tylko teraz czasu, nie? No, zaraz dał mu pionka, czy ja coś podstawiłem? A, i podstawiłem, bo jest tutaj szach. No zobaczcie, jednak taktycznie podstawiłem. Muszę zbić hetmanem. Nie, to i tak bez sensu. Jak zbiję hetmanem, to i tak mi bierze przecież. No dobra, widzicie? Słabo, słabo. Kurczę, dobra partia. No dobra, cieszę się, że dobra partia była. Na końcu niestety zrobiłem babola strasznego. A to bardzo boli. Kurczę, patrzcie, tutaj, no jeżeli mi zbije, ja zbijam, on mi zbija do końca i po prostu... Nie, nie może zbić teraz, po prostu gra teraz hetmanem na C2 i tracę wieżę. Ajajajajaj, ale głupia sprawa wyszła. O, dobry wieczór, Markolit. No właśnie, widzisz jak poszło. Dobrze szło, a jednak, no nie, na no, blisko było. Gościa tutaj technicznie trzeba było próbować ograć. No bo zobaczcie, pion więcej, pion jest przytrzymany, to jest atut oczywiście czarnych. Ajajajajaj, kłopoty, nie? W 21 ruchu coś było? Już zaraz sprawdzę. Już sprawdzam. 21. Goniec F4. No nie, nie było goniec F4, bo tu skoczek stoi. Wszystko broni. Wieżą z C3 na końcu też nie mogłem. Też nie mogłem, dlatego że jest to samo. Jak bije tutaj, to też bije. I też jest to samo na końcu. Strasznie szachownica mi przycina. Wam też przycina, dajcie znać, bo. Zawsze jak Title Tuesday gram, to mi coś tnie, a wszystko już ustawiłem tak jak trzeba. No jeszcze tam zmniejszę pewne ustawienia w ogóle mam nadzieję, że to coś pomoże, ale troszkę mnie to wybija z rytmu, przyznam się szczerze. Już nie mogę chyba ustawić, mogę coś tu zmienić. Coś tam chyba jeszcze mogę zmienić. Troszkę przycina, no właśnie. Kłopoty Neumanna. Okej. Dzięki za punkty, Artux. Coś tam zmieniłem, ale tu już chyba nie mogę zmienić. Zobaczymy. Lagi. Ale wiecie co? Nie klatkuje. Wszystko jest w porządku. Net spoko. Dziwne. Sprzęt raczej też jest okej. Okay. Właśnie tutaj ktoś mi do mnie pisał fajnego maila. Dzięki z góry. No właśnie dziwne, ten OBS jakby tak pobierał strasznie dużo tego procesora. Jeszcze sobie coś zerknę tylko. No nie wiem, nic nie zrobię w trakcie już teraz streama. Musi być tak jak jest. Dobry wieczór, rewersiak. Cześć, cześć. No, żałuję tej partii, wiecie? Bardzo żałuję, niestety.
No nie powinienem jej przegrać, nie powinienem. Gdyż no tutaj się dałem po prostu złapać w pułapkę. Fakt, że jakbym zagrał powiedzmy królem albo może na F2, to on by bronił pewnie tutaj hetmanem na D3 i tak no stoi to, bo stoi, tak? Ale podstawiłem strasznie. Już myślałem, że po prostu bicie na D3 jest spoko. A wystarczyło mieć na przykład pionkę na F2, broniłby króla i bym wziął pionka kolejnego. No nic, ale przynajmniej jestem zadowolony z gry. To jest ważne, że tu gościowi nie odpuściłem. Widać, że gość może trochę mnie tutaj zlekceważył. No nie wiem, ciężko powiedzieć. No trudno, trudno. Jest po partii, czekamy na kolejną. Ważne, żeby się odbić. Witam cię, Botmert. Witam cię serdecznie. Jest kolejna runda. I lecimy. No, szacha dał, szacha widział, szacha dał. A, wezmę tego piona, nie będę się tutaj. Tam inaczej się gra, wieżę C1 prawdopodobnie. Teraz zagramy wieżę C1, chociaż nie wiem, czy to jest teraz dobre, ale zawsze trochę inaczej. A może hetman F4, takie dziwne posunięcie. Podoba mi się, bo chcę tutaj zbić. Niekoniecznie hetmanem. Hetmanem niekoniecznie, ale tak, zagrajmy sobie. No zapraszam, zapraszam, zapraszam serdecznie na trening z Mandziem. W zasadzie ta wieża powinna stać na D1, a ta na C1 i tu już miałoby to większy może sens. I na linii D, i na linii C, no ale jest już jak jest. Ewentualnie mogę C2 zagrać wieżą, spróbować tak, albo zdwoić wieżę. Okej, okay, on będzie próbował grać tutaj. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Wiecie co? B4 zagram. Utrudnię mu C5. Znaczy, C5 tak może zagrać. Ja wszystko do końca wybiję, zostanie on zizolowanym pionkiem. No dobra, on nie chce tak grać. A więc zbijemy. Tak, tu atakujemy piona. Jakiś F5 musi chyba zagrać. Żeby G5 może mi grozić, będę musiał jakieś H4 wrzucić. Baturo wszystkich się dobrze trenuje. Dla mnie jest ok. Tutaj? To tutaj biję. Piona biorę. Jak zbiję hetmanem, to tam na H7. Pewnie tego nie zauważył. Dzięki temu zdobyłem pionkę. Grzecznie wracam. Może tam jest lepszy ruch. Ale grzecznie wrócę sobie. Pionkę jednego przytrzymam i wystarczy. Okej, okay, tu mi atakuje. Tak, no to grzecznie chyba trzeba zagrać A3. No H4. Trzeba taki ruch wykonać. Tu hetman F5 też można, jakaś wieża C6 wchodzi. No tutaj to już jest bardzo przyjemna pozycja, muszę wam powiedzieć, bardzo przyjemna. Poszedł jednak, poszedł. I teraz pytanie, nie, jednego piona zbiję i chyba zagram D5. Tak, zagram D5. Tutaj będą dwa wolniaki. Nie, jednego mam wolniaka, co ja pletę. Plotę. E4, przytrzymamy sobie pionka na D5. Tutaj, no dobra, takie plany są. Wieża C3, myślę, że to jest dobry ruch. On zagra tu, ja wtedy wieżą się wzmocnię na C1. Jak mi zbije, będziemy grać z ciężkimi figurami, z pionkiem więcej, więc teoretycznie powinna być to gładsza końcówka dla białych.
No, zobaczcie, 23 ruchy i lepsza pozycja białych zdecydowanie. A to po błędzie przeciwnika. To nie znaczy, że to już jest wygrana, bo nie jest jeszcze tak łatwo, to trzeba walczyć. No, ale zdwoić muszę. No, on się chyba nie pokusi o bicie, znając życie z takim skoczkiem. Plan mój jest taki: goniec E2, hetman E3, jakieś F4, odpędzenie skoczka. No, tutaj teraz trzeba zagrać, pilnować D3. Stabilizacja przede wszystkim, jakiś hetman E3. Zawsze jakiś król G2. Tak arcymistrzowie grają. Nie mówię o sobie, ale wiem, że tak arcymistrzowie grają. To może być źle odebrane. Oczywiście tutaj sprostuję. No na C4 wisi. No i co? Teraz skoczek z powrotem. Kolejny pion wisi. Trzeba uważać przede wszystkim w takich pozycjach na króla. Dobra, ja mam 2 minuty w ogóle. Nie muszę się aż tak bardzo śpieszyć. Teraz tak. No F4 muszę. Odpędzamy tego skoczka. On na D3 raczej wskoczy. Nie, nie może na D3. Musi wrócić. Dokładnie. Nawet w ogóle tak jeszcze można go przepędzić, no. Ale on tutaj krzywdy chyba nie zrobi. Nie, no, zagramy H5. Zagramy H5, bo jakiś może na H4 chciał uderzyć, co nie ma znaczenia, ale jednak. No i co, pionkiem? Znaczy gońcem, gońcem chyba, gońcem, gońcem zagrajmy. No i powrót chyba jakiś grzeczny. Powiedzmy na F1. Tutaj, tutaj, tutaj. Hop. Nie no, nie muszę się śpieszyć z tym ruchem. D6. Hop. No i co, gdzieś tutaj? Za takim na wieżę. No to wieżę podstawił, prawda? No to na to liczyłem. Okej, okay, tutaj szacha sobie damy, już jest easy. No i pięknie. I jest drugi punkcik, z czego się niezmiernie cieszę. Ciutkę chyba tnie, co? Słuchajcie, witam cię, Gringok. Chyba ciutkę tnie. Tak mi się, ja mam takie wrażenie, że tutaj jednak mi figurki na czeskomie tną, ale pamiętam, że w drugiej połowie turnieju już było ok. No dobra, ważne, że jakoś to idzie. Ważne, że jakoś to idzie. Słuchajcie, to jest, myślę, że najważniejsze w tym momencie. Bo jak na przykład sobie odpalę, słuchajcie, przeglądarkę teraz w drugim oknie, no to tak to idzie bardzo wolno, a nie powinno. No właśnie. No nic. Mamy warunki, jakie mamy. Im cięższe, tym może bardziej się skupimy. No tak, to wszystko się tnie, moi drodzy, tnie się. Strasznie dziwna sytuacja. O, dzięki Fifku. Komuś się podoba. Dzięki serdeczne. Dziś jest lepiej. No to Andrzeju, to jest progres już. To się trzeba cieszyć. Płynnie, Darku. Bardzo się cieszę. Turbolagi są, piszesz. No to dziwne. Niektórym działa dobrze, niektórym nie. Będę cierpiał przez to. No i wy również pewnie. Poczekajcie, poczekajcie. Niech ja tutaj coś spróbuję zmienić. Może to trzeba zmienić? Może. A to już była trzecia partia.
A, poza pierwszą partią. A, dobra, dobra, Ardeno. Kumam, co piszesz. Dzięki. Dobra, no są 2 punkty na 3, jest dobrze. Jakiegoś GM-a by się przydało ograć i tak troszeczkę, wiecie, się ożywić, nie? Troszeczkę się ożywić, byłoby świetnie. Łącze jest w porządku, Gringok. Jest w porządku łącze, na pewno. Wszystko jest tutaj w porządku. Na kablu pięknie chodzi. Dziwna sprawa, bo dziwna. A dobra, nie zajmujmy się już może tym. Jest jak jest. Kumam. Dobra. Jeszcze jakieś partie trwają, zerknijmy. Już się powoli kończą. Dobra, tutaj już nie będziemy wchodzić. Czekamy. No, zawsze ograć arcymistrza to piękna sprawa. To jest tak, to jest wspaniała sprawa. Ale najpierw trzeba na niego trafić. Może jakiś Shirov teraz? Nie wiem, Shirov ma może 3 na 3, to jeszcze trzeba ich gonić. Albo oni muszą gdzieś się potknąć, żeby się sparować. Przypominam, że turniej szwajcarski to jest taki turniej, gdzie zawodnicy o podobnej ilości punktów albo takiej samej ilości punktów są łączeni. Więc jak się trochę przegrywa, to teoretycznie trafiamy na tych, którzy są teoretycznie słabsi, czyli tacy sami jak my w tym wypadku. Teraz przyjdzie mi grać pewnie z zawodnikiem, który ma 2 punkty, również tak samo jak ja. No i żeby ograć Michale kiedyś GM-a, no to trzeba próbować z nimi grać. Turniej z widzami Ardeno no, ostatnio był, jeszcze nie wiem kiedy następny. Czas niestety nie jest z gumy, ale będą, myślę. No, ja mówię, ja zawsze mogę wam turniej cyklicznie zrobić, nie ma problemu, ale na każdym nie mogę uczestniczyć, jeśli to kogoś satysfakcjonuje. Tak, to możemy, oczywiście. Kogo z najwyższym rankingiem ograłem? Wiesz co? Chyba Nigel Short kiedyś w internecie. Taki 2690 miał wtedy, może 2700 około. Ciężko powiedzieć mi teraz. Okej. Jak to wygląda? Jeszcze raz zerknę. Jedna partia i zaraz będzie kolejna runda. Tak, to prawda. Jak jest Title Tuesday, to mamy szansę właśnie się spotkać z silniejszymi zawodnikami. To prawda. Fogiestar, jeżeli zrobię partnerstwo na Twitchu, to wtedy pomyślę nad tymi elementami dodatkowymi. Już coś tam myślałem powolutku, ale to jest powolny proces u mnie, także cierpliwości. Poproszę o cierpliwość. Wynik pierwszej partii było zwycięstwo, w drugiej była porażka, i teraz jest znowu zwycięstwo. O, 2137, bardzo ładnie. IM, moi drodzy, IM. Kuba. Ok, jedziemy. 3 minuty plus 1 sekunda. Witam cię serdecznie. Okej, gramy. Okej, skoczek C3, tak, skoczek C6. No dobra, i ten wariant już znamy trochę, nie? No, zagrał lepiej tym razem. Zbijmy. Chociaż tutaj pionkiem chyba można zbić. Okej, idziemy w ogóle na wymianę. Hetman E2. Idziemy na wymianę. No i teraz co? Goniec? Goniec. No to goniec F5. A już mieliśmy te warianty. Nie wiem, czy kojarzycie z poprzednich streamów. Już kilka partii na ten temat było. To jest w ogóle równa pozycja. Totalnie równa. No kwestia teraz błędów. Jak ktoś popełni, no to będzie gorzej. Tutaj w ogóle zagrał. A to jestem w szoku. To ja to wybijam. I teraz powiem wam, roszada nie ma sensu. Wystarczy sobie króla wstawić na D7, bo tutaj pionek jest, wszystko działa.
Okej, zagramy sobie, poczekajcie, a może tak zagrać? Tu grozi. A może tak zagrać? No zagrajmy sobie, tu grozi. Jak wieża C1, to damy szacha. Król D2 i byłoby pięknie, nie? A niech się zastanawia teraz, gdzie grać król. No król D1 ewentualnie. A dobra, dajemy szacha. No on pewnie musi teraz zejść na F1 albo na D1. Ale nie, szach i gram tu. A nie, zasłonił się. Ajajaj, spryciula. Spryciula, słuchajcie, tutaj wieża C3, D4. No niestety, nie podoba mi się to. Sprytnie, sprytnie. Już myślałem, że figurę biorę. Bo to nie takie łatwe. Wracam chyba grzecznie. Nie chcę tutaj grać. Ja nie chcę tutaj grać. Ale nie wiem, czy nie będę musiał. Jak to teraz dalej grać, moi drodzy? Może B6? Albo tu. Dobra, może zagram tak, żebym tylko nie przekombinował. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Trochę mi czasu schodzi. Ta końcówka, jestem ciekawy, jak miał skoczka na gońca, tylko co by z tego wynikło. To myślę, że zagram sobie A6, żeby nie mieć problemu z pionkiem. Muszę wrócić, dobra. Tak sądziłem, że tutaj mi zagra, niestety. Niech będzie tak, z planem skoczek E7 z wymianą. Może coś lepszego tam jest. Ciężko mi teraz wymyśleć, a tu już muszę zagrać to, co muszę. O rety, co ja gram? W ogóle co ja gram? Przecież tu z odsłony idzie wszystko. Ciężko jest, jeszcze czasu jest mało, czas mnie goni. O rety, no to się tutaj niestety tym królem zapultałem, jak widać. Nie, no masakra, po prostu nic nie widzę. Tragedia. Jeszcze czasu mam, jak bardzo mało czasu mam. Oj, 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 oj. Gonię C4, król F5. Czy uratuje pionka? To jest pytanie. Bo jak nie, to tutaj teraz zagram, albo tu. Wieżą tą tutaj. Chyba. O tak, żeby król miał. On ma słabe łącze, ale zdążył grać. Dobra, gramy tak. On ma słabe łącze, a mi czas ucieka. Dobra, uratowałem pionka, słuchajcie, jakimś cudem.
Może H5 niepotrzebne. G6 przy... zagram za chwilę. No tutaj Nakamura by sobie poradził. Na pewno. Gorzej ze mną. Wpuściłem go do obozu, a czasu mało, nie? Bo to chodzi o czas przede wszystkim. Mam go mało. Muszę tańczyć w miejscu. Kurczę, czasu, czas. Ten czas mi ucieka, nie mogę szybko grać. Wygrałem? Haha, wygrałem! Zwycięstwo! Gościu się chyba zamyślił, nie? Nie no, oczywiście to zwycięstwo nie jest zasłużone. Wow. Przecież miał tam chyba z minutę 40, ja miałem 15 sekund i on przegrał na czas, nie? Nie no, to może łącze mu nie zadziałało, słuchajcie, bo miał problemy z łączem, widać było, nie? No dziwna sytuacja, ale punkty to punkty, no nie ma co patrzeć. No, jakieś w końcu szczęście po mojej stronie się tutaj odwróciło się w szczęście. No miał słabe łącze, no dobra, no, ale widzicie, mi też się ciężko grało, kurczę blade, z tym czasem, nie? Na tych sekundach. Ale poszło. No aleluja, w końcu jakiś fartek, fart. No słuchajcie, dobra, nie zapeszajmy, bo ja mam tak, że początek bywa całkiem dobry, a potem wiecie, wszystko się chrzani, humory się psują. Ale myślę, że 3-4 to jest bardzo dobry wynik, póki co. I jeszcze żadnej partii nie zagrałem tak, powiedzmy, słabo. Z tego jestem zadowolony, że ta partia nie są takie słabe, powiedzmy. No ale to, że jest blitz, to jest druga sprawa, nie? To sobie tak tłumaczmy, powiedzmy. Poszło. No dobra, ochłońmy. Teraz mamy chwilę na pogawędkę, moi drodzy, bo po czwartej rundzie jest tam króciuteńka, nie wiem ile minut, 2 minuty przerwy po zakończeniu wszystkich partii. Więc jak macie jakieś niewygodne pytania, to słucham. Na pewno na wszystkie nie odpowiem. Nie, no wiecie, no tutaj jednak chyba miał chłopak problemy z tym łączem, nie? Mimo wszystko. Ale... sprawił mi dużo radości, muszę przyznać. No tak, ta końcówka myślę, że mogłaby być do utrzymania, chociaż ciężko mi stwierdzić. Może biały ma lepszą końcówkę ze względu na tego pionka. Ale co jest ciekawe w ogóle, że słuchajcie, w tym debiucie... Może ja cofnę jeszcze. Muszę sobie to też posprawdzać. Po tym ruchu, no właśnie, ciekawy jestem w tym momencie, no według mnie czarne mają bardzo dobrą końcówkę, znaczy przyjemną, że tak powiem, nie do przegrania, no bo jest goniec, który nic nie strzela, a biały pionek, znaczy pionek na białym polu, skoczek działa, wolne linie. I teraz pytanie, czy skoczek D4 działa, tak? Bo może trzeba było jednak dać szacha, wiecie co? Jednak szach mógłby być lepszym zagraniem. Bo wtedy skoczek na D4 i groziło już zagranie takie. Prawdopodobnie wieża E8. No następnym razem zagram lepiej, no. 2 kilometry, no to tam idź, Kacper. Witam cię, Simon. Tata Julii, czy są problemy techniczne? Nieco mniejsze niż tydzień temu, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Król na F8, jeszcze zdążymy zagrać w partii, na pewno.
Tak. Zgadza się, Mati. Simonie idzie póki co dobrze, 3 punkty na 4, więc jest całkiem sympatyczny wynik. Całkiem. Tak, nie, bo jak tutaj dam wieżę szacha, jak się on zasłoni gońcem, to dostanie D4 i po figurce. Jest koniec. Także nie wiem, co tutaj mógłby zagrać, właśnie po wieża E8. A jak na mistrza międzynarodowo, na mistrza międzynarodowego, ten debiut zagrał tak trochę niemrawo, bym powiedział. No ale może chciał taki debiut zagrać, nie wiem. Oby. No słuchajcie, liczymy na dobre wyniki, jasne, że tak. Witam cię, Franek, witam. Pewnie, że pozdrowię, Michale, pozdrawiam Michała B. Chess. Kocichowski, cześć Wewel, witam. Aha, no tak. No dobra. Jeszcze mamy chwilę do czwartej rundy. Wszystkie partie się zakończyły. Zaraz nas sparują zapewne. Jest dobrze, ale jest was dużo dzisiaj. Bardzo się cieszę. Dzięki, że jesteście. Bardzo mi miło z tego powodu. Jest nas prawie 200 osób na live'ie. Szachuś bije swoje prywatne rekordy. Bardzo miło, że jesteście. No dobra, moi drodzy, cóż mogę więcej powiedzieć? Jedziemy dalej. Stefczyku, no. Pozdrawiam babcię Elę. Pozdrawiam. Cześć, Sastaro, witam cię. Dzięki. Andrzeju, pani Szachusiowa na kolację? Ja nie zasługuję na kolację, więc kolacji nie będzie. Na kolację mam partie szachowe. Tym muszę się nasycić. Stream dzisiaj na pewno Title Tuesday gramy około 2 godziny. Coś tam zaczęliśmy o godzinie. No już gramy 40 parę minut. A później jeszcze trening z Mandziem. Przez 1,5 godziny. Więc dzisiaj akurat 23, po 23 kończymy. 74 miejsce. No, na razie nie będę patrzył na wyniki. No ale 74, na razie bardzo dobry wynik, jak piszecie. Marcin Molenda, Marcin Krzyżanowski 3 na 4. Okej. No, są wyniki, jest frekwencja. No właśnie, wiecie, jak skakał Adam Małysz, to wszyscy oglądali. Jak nie skakał Adam Małysz albo nie szło, no to wiecie, jak to bywa. Albo z grą polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Jak są na fali, to wspaniali, tak? A prawdziwy kibic zawsze jest z drużyną. Tak to bywa. 3 na 4, przypominam. Nie ma frytek, nie ma już takich rzeczy. Wito, pytasz jak tam wczoraj Dzień Kobiet? Cóż mam ci odpowiedzieć? Pracowicie. W porządku, wszystko dobrze. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kocichowski, bardzo proszę, pozdrawiam Kocichowskiego i kolegę Kamila. Trzymajcie się, chłopaki, grajcie w szachy. Cześć, Topolan, witam cię, witam. No dobra, słuchajcie, szachownica ostygła, no dajcie mi tą kolejną rundę, bo już chce mi się następną partię tutaj rozegrać. Oj, dobrze. Pytasz mnie, czemu Duda nie gra? Ojej, no to jest trudne pytanie, nie wiem. Trzeba by go zapytać. Wiecie, no Janek jest światowej klasy zawodnikiem, on nie może się też rozdrabniać na tego typu turnieje, albo czasem sobie treningowo oczywiście może zagrać. Ja widziałem, że Janek grał kiedyś w Title Tuesday. A, no pewnie trenuje, przygotowuje się do następnych zawodów. No wiecie, no zawodowiec musi mieć jakiś tam tryb dnia, pracy, tygodniowy, miesięczny i tak dalej. Więc no nie wiem, no pewnie robi coś innego w tym momencie. Może czyta książkę Kasparowa. Ostatni bastion umysłu. Bardzo dobra książka. Jutro już wychodzi, można zakupić. Ja już przeczytałem, świetna jest, naprawdę. Delektowałem się każdą stroną, muszę przyznać.
Aha, może tak Kuba jest. No, nie wiem, może i tak, nie mam pojęcia. Turniej live, nie wiadomo kiedy się rozpoczął, ciężko powiedzieć, ale wybieram się na pewno, jeśli dojdzie do skutku, do łaz. Pod koniec czerwca. Dopiero pod koniec czerwca po roku szkolnym. No i tam ma być rozgrywana kołówka na IEMA, więc tym bardziej jadę. Potem może najpierw w Warszawie, już to kiedyś mówiłem na streamie. Może jak dojdzie do skutku, to Pardubice. Suwałki rozważam w sierpniu, ewentualnie Ustroń, jeżeli będzie. To są takie bardzo dobre turnieje. Ja bardzo bym chciał na nie pojechać. Zobaczymy, jak z czasem będzie. Dobra, słuchajcie, mamy zawodnika. Jedziemy. 2700. Kolejny mistrz międzynarodowy. O dziwo, żadnego arcymistrza nie dostałem. Jeszcze. Przy takiej dobrej, myślę, punktacji. No dobra, gramy, gramy. Znowu grają mi D5. Okej, znowu zagramy H4. Wybił, znowu mi to grają to wybicie. Tylko jak tu zagrać teraz? Może inaczej trochę. Może tak zagram. Trochę tak wiecie, żeby namieszać. Albo on nas tutaj zamiesza. No gramy tak. Pewnie B5 jakiś będzie. Nie, B5 nie można zagrać, bo bijemy. Chyba. A. Sprytnie, sprytnie. Skoczek A4. Goniec D2. Wracamy. B5, E4, B4, E5, bicie, bicie. No, gramy, gramy. Na ostro. Jak na ostro, to na ostro. No to lecimy tak. No i on teraz jak zbije, to my zbijemy. I tam na końcu bisi. Jakaś zadyma jest, to jest ważne. Że jest zadymka. Może tak jeszcze zagrać, słuchajcie. To może być nieco już bardziej ryzykowne. Z kolei z drugiej strony, co grać? Może tutaj wybić, tu wybić. Widzicie co, oddać figurę czy nie oddać figury? Nie, no zagramy E6. Tutaj jak zbije, to zbijemy z szachem. Ewentualnie może tutaj uderzyć, to w ogóle, nie no, chyba tam muszę odbić figurkę. Tu mi zbije, wieża C1, jakieś bicie, tutaj, no, trochę się dzieje. Trochę się dzieje, no, musi myśleć, no właśnie. Gorzej jak odejdzie skoczkiem po prostu, właśnie jak skoczek wróci, ha, tam uderzymy na F7, ale może wybić, wybić. Skoczek F6 i to mogą być problemy, tak mi się wydaje. No właśnie, i tak zrobię. No muszę tak. Teraz pytanie, czy po skoczek F6 nie uderzyć na przykład skoczkiem na G5? Jak tutaj. O, tak mi się chce tą figurę oddać. Tak czuję, że tę figurę trzeba oddać po prostu, żeby mieć jakąś, powiedzmy, no nie wiem, inicjatywę. Wybił tutaj, no muszę tak wybić, dobra. Poszedł na takie noże. I teraz tak, tutaj wybijamy. No on wybije gońcem. A my wybijemy sobie tam, na C4. Na C4 sobie wybijemy. A tutaj spryciula. Okej. Okay. Dobra, tak, grzecznie. O, oczywiście tego pionka mu oddaję świadomie. Zrobię potem roszadę zwyczajnie. Muszę skończyć rozwój, bo inaczej będzie źle. No i teraz tak. Jest pytanie, czy uda się tego króla jakoś tam przyatakować? Skoczek pinuje pionka. Przypuszczam, że skoczek na razie się nie poruszy. Jakiś goniec D3, jestem w wieży E1 wtedy. Fajne jest to, że mogę tutaj gdzieś skoczkiem ruszyć, coś podziałać na widły. Aha, dobra, 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 dobra. Czy podziałam, czy nie podziałam, to się zaraz okaże.
No właśnie. No właśnie. To jest wszystko ciekawe. Ciężka sprawa. Może zagramy tak, żeby zagrać sztucznie wieżą A3, chociaż ten ruch mi się bardzo nie podoba, ale spróbuję. Spróbuję, żeby bronić po prostu na A3 i gońcem odejść. Może zdążę? Wygląda dziwnie. No ale. Jak to w pionach w ogóle wygląda? Pion mniej, ale tutaj zdwojone może nie będzie to miało takiego dużego znaczenia. On ma 30 sekund. To też jest dobra informacja dla mnie. Skoczek D5, nie? Bo skoczek D5 chyba muszę tutaj robnąć. Tutaj zagrywa, ok. No zobaczcie, co ja zagrałem, no. Jasny gwint, przecież nie mogę zbić, no. Podstawiłem. No nie, to tragedia. Tragedia. Nie, no po prostu masakra jakaś. Podstawka, znowu partia taka, no w sumie ciekawa, może trochę gorsza, ale podstawiłem, to mnie boli, no. Nie mogę podstawiać przecież figur. Boli, to bardzo boli niestety. No jeszcze spróbuję coś pograć, ale to już jest. A, tutaj mi w ogóle zbił. Pierwsza A3 stoi bardzo niefortunnie. Jakieś na sekundę trzeba grać do końca, nie? Trzeba grać do końca. On zbił jednak, to może nie będzie takiej tragedii. Wracam. Wracam. Ajajajajaj, tu mnie złapał. No dobra, teraz tu już w topa. Szkoda. No szkoda, 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 szkoda. No nie można mieć wszystkiego, nie? Ale zobaczcie, on jeszcze tutaj oddał, nie? No, po prostu taktycznie już nie zauważyłem tego ruchu. No można było tak zagrać. Po tym ruchu, ale to jest też przegrana, bo muszę wybić. A nie, nie mogę wybić, muszę tak. No to on by wtedy wybił tutaj i zagrałby tak. Tutaj skoczek D5. No nie, dwie figury na wieżę, to jest techniczna wygrana. Techniczna wygrana dla czarnych, bez problemu, bez problemu. No cóż, ale zobaczmy, może w debiucie jakoś próbować inaczej. Chociaż mi się podobało, bo była taka zadymka. No dobra, tutaj może goniec F4 nie jest najlepsze. Ciężko powiedzieć, muszę tutaj jeszcze posprawdzać. Po prostu zapomniałem jak grać. Może trzeba było zwyczajnie grać E4. Tak mi się wydaje, chyba E4 trzeba było grać. Tak, poszło, poszło. No trochę się tutaj działo. Może hetmanem na D2? Ale wydawało mi się goniec D2 sensowniejszy, bo zawsze tutaj. Aha, dobra, może tak. Właśnie w tych ostrych pozycjach jest też tak, że trzeba znać te warianty dokładnie. Bo ciężko na krótkim czasie się doliczyć. Na długim czasie oczywiście tam można coś policzyć, ale jak się ma mało czasu, to jest ciężko, ciężko. No i tutaj się zadyma niezła działa. No to czasu trochę przeciwnikowi zabrałem. W ogóle zapomniałem, że jak on odejdzie, to ja nie mogę odejść sobie skoczkiem, bo zwyczajnie stracę pionka. Ale z drugiej strony może też to. Nie, no nie wiem. To tak, poszło, tak. Może teraz coś innego. Ale co? No nie, no chyba tak musiałem. Tutaj, tu. No może teraz coś wymyślać innego, ale wydaje mi się, że czarne mają dobrą grę. Może tam szarpnąć, tylko że on nie ma roszady, więc szarpnięcie też nic nie da. No szkoda, szkoda. Ale mimo wszystko, no, ta partia była chyba najgorsza z tych pięciu wszystkich, powiedzmy. Ale też nie była aż taka zła. Powiedzmy, no.
z tych pięciu, jakbym miał wybierać najgorszą, to byłaby ta, rozegrana przeze mnie. No nic. Okej, uczymy się, no. Bawmy się dalej. Trudno. Jeszcze pomyślę, co by tutaj można było zagrać lepszego. No goniec A2 wydawało mi się sensowne. No on tutaj się rozwinął tymi figurami. No tak, biały nie może stać tu dobrze. Wieża D7. No wiecie, można było też próbować na przykład zagrać tutaj wieżą. Zaraz, wieża D7. Zagrać tutaj wieżą na przykład. Jeśli on zdwaja wieżę, to gramy na przykład tak. Próbując wymienić jedną wieżę. On może wtedy go nie zdeczy i pewnie by tak poszło. No ale można uparcie tak zagrać. Bo jak wybija tutaj, to wybijamy tam, potem odbijamy. Gramy bez pionka, ale wszystko się trzyma. A, skoczek D5 jeszcze taki istnieje. A problem polega na tym, że ta wieża w ogóle nie gra. No właśnie. W 15 ruchu. Hetman C2. No ale to bym dostał tutaj goniec F5. Michale. Nic by chyba tutaj się nie działo takiego wielkiego. Dla mnie, dla białych. No cóż, dobra, ale 3 na 5 i tak jest dobry wynik póki co. Więc trzeba się z tego cieszyć. Czekamy na kolejną partię. Oby, wiecie, nie trwała teraz taka seria. No właśnie, taka seria, wiecie jaka. No, nie chcę tego mówić na głos, ale seria porażek. O, dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Co mi się tu klika? Kiedyś w Blica grałem, słuchajcie, zdecydowanie lepiej. Oj, zdecydowanie. To czuję po sobie różnicę. W internecie zresztą myślę, że zawodnicy teoretycznie słabsi, znaczy jak się spotykają zawodnicy słabsi z mocniejszymi, to wydaje mi się, że ci słabsi mają większe szanse mimo wszystko troszeczkę. Mniejsza presja może. Wiecie, klikanie myszką to też jest inny rodzaj gry w szachy, tak, niż na żywo. Ale 2700 na Chess.comie to nie jest jakieś rewelacyjne osiągnięcie, jeśli chodzi o, no może mój poziom jest trochę niższy, ale no według mnie to nie jest jakieś tam, to jest, może inaczej, jest to zawodnik w moim zasięgu, tak powiem. Więc no, pograłem po prostu słabo, słaby debiut. No ale dobra, lecimy dalej, oby następne partie były dobre, trzeba tylko odświeżyć głowę. Dobra, następna runda za chwilę. No ja jeszcze nie mam kryzysu wieku średniego, chłopak. Co ty, Baturu? Dobra, mamy FMA, ale zobaczcie, jakie wysokie rankingi trafiam. No fajne, fajne to jest. D4, okej. Okay. A zagram sobie E6 dzisiaj. O, takich ruchów nie znam. Goniec D2, dziwne. No to C5 sobie potraktujmy jakoś inaczej. No i myślę, że tutaj co? Czarne są spoko. Goniec D2 stracił tempo zwyczajnie. No i skoczkiem. Bo dlaczego by nie skoczkiem? Kraj międzynarodowy, jak widać. Idziemy po piona. Jak on ma go bronić? Czy on w ogóle może tak zagrać? I czy ja wtedy mogę zbić tu? Nie, mogę zbić skoczkiem. No właśnie. Ciekawe, co zrobi. Hetman C2 jeszcze może wrzucić. No zawsze zagramy sobie tak. H6. On planuje zbić mi na H7. Bije tu, on mi na H7 skoczkiem chce zagrać. Nie no, bijemy na D4, nawet się nie zastanawiam. Przecież tu nic nie ma. Absolutnie tu nic nie ma. Jak powymieniam figury, to jestem lepszy. Naprawdę? Biorę. No dobra. Przecież on hetmanem wchodzi. Dlaczego ja nie widzę takich rzeczy? Ale sekundę. Ja nie widzę takich rzeczy?
Tutaj hetman, bicie pionek. To mam pozamiatane wtedy. Ale tak, to tu jakiś wieczny szach. Ewentualnie. O kurcze blade. No tak nie mogę. Czemu ja tego nie widziałem? Czyż taka podstawa? Muszę chyba tak zagrać i wieżą zagrać na E8, ale bzdurę zagrałem. Ja myślałem, że tu jest okej. Ja znałem ten motyw, ale kurde. Już jestem stracony? No tak, no. No dobra, muszę tak i zagrać wieżą na E8. No tu jest już przegrana taka szybka, niech mi ktoś powie. No tutaj wisi, nie? Wiadomo. Jeden ruch to taki. No dobra, jeden ruch to taki. I teraz pytanie, czy on ma jakąś kontynuację taką, żeby mnie tutaj zajechać? Bo dopóki nie otworzyłem mu tej linii H, to może nie być tak źle. No, hetman H7, król F8. Hetman G6 grozi mat, no ale to wtedy ja mam czas, żeby próbować się obronić. Ewentualnie, nie wiem co on zaraz pomyśle, tak? Jakiś hetman. Nie wiem, E7, coś tam. No on teraz się zastanawia. On nie ma białopolaka, to jest ważne. Ale się dzieje, słuchajcie, ale się dzieje. No dobra, znowu szach. Hetman G6 ewentualnie teraz może wrzucić. Ja będę musiał zagrać tak. Tutaj. Tu nie mogę. Co on tu znalazł? Aha, to mi znalazł. No pięknie. A tutaj? Jeszcze bronię, nie? Przez chwilę. Hetman H8, tutaj. Tutaj. O, ciekawe, czy się wybronię po Hetman H8. Sprytnie tym królem odszedł, trzeba przyznać. Zbić muszę. Bo tutaj będzie też hetman. Czy ja dobrze to przeliczyłem? Chyba dobrze. Wieża bije, hetman bije, tu wisi hetman. A jak hetman odejdzie, gram król D7. I figura więcej zostaje po mojej stronie. Wieże się złączyły. Chyba tego nie przewidział, tak mi się wydaje. Więc mam szansę, mam szansę. Mam szansę! Chyba tak. Mogę tu zbić? Nie muszę zbić, mogę tak. Mogę tak. Aha, tutaj, tutaj. No dobra. Kolejne pionki lecą u mnie. Nic nie poradzę. Jakieś wieczne szachy. Wieża jest wyłączona z gry. Jak mi się uda wieżą D8 zagrać, to będzie cudnie. No i się udało. Chowamy tutaj króla. Grozi mat na D1. Zbił to? Nieźle. Dobra. Kurczę, ciężko, 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 żebym nie przegapił żadnych ruchów.
góry pionami trzeba iść. Tu mi weźmie B3, pójdzie. On idzie pionami, ja idę. Czas, muszę pilnować czasu. Ach, nie tutaj zagrałem. Dekorowany, ok. Ła, zdążyłem. Trochę lagowało, ale zdążyłem. No mamy go, no. Miałem w trąbę, to wiem, słuchajcie. Dobry wieczór, Rodku. Miałem w trąbę. To ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale przeciwnik nie pojechał, no. Nie pojechał mnie, więc jest dobrze. Jest dobrze. No, przynajmniej emocji trochę było. No, tak. Ale takie partie bardzo cieszą. Przepraszam, że się śmieję, ale w końcu mi się coś... Szczęście odwróciło, powiedzmy. Ja wiedziałem, że tutaj grozi bicie. Znaczy, nie sądziłem, że teraz grozi bicie, bo zapomniałem, że ten pionek broni. No, ja znam ten motyw i większość chyba z nas zna. No, ale wyszło jak wyszło, no. No właśnie. No, można tutaj było tego nie bić, można było zagrać na H8. No. Ale wiecie, co mnie martwi? Że trochę się tnie jednak. Jednak się trochę tnie, bo bym te ruchy szybciej mógł wykonywać. A się trochę tnie. No w tej sytuacji już gość tutaj miał remis w kieszeni, tak? Bo mógł sobie powtarzać cały czas te ruchy. Hetmanem wracać na to samo miejsce cały czas. No ale ja zdaję sobie sprawę, że chciał wygrać, prawda? Ja byłem na ten remis już przygotowany. Znaczy nie było wyjścia, mówiąc krótko. No dobra, udało się. To też ważne tutaj obliczył, no dobra, bić, może coś tutaj dokładniejszego jest, jakiś cichy ruch trzeba było zagrać, ale on tutaj wymienił i okazało się, że chyba nie widział goniec E6, jednak goniec E6 nie widział, zapomniał, że tutaj też hetman wisi. Dobrze jest. Baturu, jak włączę analizę, to mi się zacznie jeszcze bardziej ciąć, więc może sobie odpuszczę póki co. Brałem figurę po król H8, po hetman H8. Jak to? Hetman H8 i gdzie brałem figurę? Tutaj? No nieistotne. Dobra, słuchajcie, jest kolejna runda. Czas szybko leci. Kolejny mistrz międzynarodowy, Hindus. Lecimy. Często grają Hindusi skoczek F3 i G3. Dzisiaj Mandzio będzie tak grał. Podwójne fianchetto. Jak to się mówi? Mi się taki ruch A4 podoba. Hop. Jak będzie goniec F5. Wszystkie figury są wyprowadzane, prawda? Że biały dał tutaj nam dużo swobody. Zagrajmy tak. Jak się uda to wymienić, to w ogóle będzie świetnie. Ale pewnie się nie uda. No nie, nie udało się. Zaraz, ja znowu ten sam motyw podstawiłem. A, nie zbił. Mógł zbić tu? Tam? Tu? Nie, nie mógł. O, to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. No i teraz co? D5, ja zagram koń D4, C3, nie może C3.
Pytanie, czy mi się skoczek nie zaploczy, jak tam zagram na D4. Skoczek D4 mi się bardzo podoba. No dobra, nie zagram tam. Nie chce mi się za bardzo liczyć. Znaczy ciężko mi policzyć dokładnie, może tak powiem. A, no właśnie, on to wykorzystuje bezlitośnie. Bardzo dobrze zagrał. Jakieś pasywne takie muszę zagrać rzeczy, niestety. No i co, słuchajcie, no co, no muszę zamknąć to? No zamknę. Się tu przetransportuję. Chociaż G4, H5 można było spróbować. No właśnie. Już poszło. On ma prostą grę, ja muszę tutaj się przedrzeć. No bo w ogóle poświęcić może. Nie chcę się święcić za bardzo. Idziemy tam. A tu podstawiłem. Ajajaj. Szachuś, podstawiasz dużo. Niestety. Może liczę święcenia, może jakieś tutaj jest, no nie wiem. Dobra, bije. Jakiś mat jest? Chyba nie widzę. Tutaj gram tu. Znowu muszę jakiegoś wora dostać, żeby wyjść z tego, nie? Pewnie coś tutaj się dzieje. Pewnie tak. Tylko ja jeszcze nie wiem co. Nie wiem o co chodzi, ja to biję. Nie wiem o co chodzi, coś pewnie jakieś poświęcenie, coś czuję. Grają w tym Title Tuesday dobrze w te szachy, słuchajcie. Nie odpuszczają. Muszę uważać zawsze na tego szacha. Ale jakie cztery? A żeby tu przytrzymać może? Pytanie, co oni mają dalej zrobić? Teraz to ja będę mógł już tutaj poświęcić. Ale czy ja chcę to zrobić? O, odejdę od tego szacha, od tego nie C6 za chwilę. A i Hetman D6. Poświęcam. Tyle pionów mam. Aj, tu? Co jest w ogóle? O co chodzi? No tu mi bije, dobra. Okej. Znaczy, tutaj mam już trąbę, czy? O, dwie figury zawierzę, no dobra. Ale się porobiło. Ależ się porobiło. Hetman E6 tu musi zagrać. Pozycja z tych mniej przyjemnych, niestety. Dla czarnych. Szacha mogłem jeszcze wrzucić. Nie wrzuciłem. Jak to wygląda w pionach? Jeden pion więcej, ale niestety tutaj przewagi nie ma. Szach. A tu wezmę teraz. Na D3. O! I na D3 biorę teraz skoczka i tu goniec wisi. Tak! Wyrównuję. Znaczy mam pionka mniej, ale są różnobarwne. I bardzo duże szanse na remis. Ale się porobiło, nie? Chyba nie. Chyba nie ma dużej szansy na remis, bo to wisi.
No nie, to nie jest remis. To niestety nie jest remis. Może jakimś cudem. No niestety, 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 niestety. Ciężka, już się cieszyłem. Już się cieszyłem. No jednego szacha mogę dać. Nie wiem, bicie chyba przegrywa. Król jakby był gdzieś tutaj. No to jest to, panie. Pion po prostu idzie sobie. A może nie? A może to nie jest wtopa? Ile sekund? Może to nie jest wtopa, słuchajcie. Może to jest remis. Chyba jest remis, tylko kwestia czasówki. No to jest remis. Aj, 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 źle pograłem, źle, 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 to był remis. To był remis, no nie, nie tutaj gońcem. No nie, nie. No nie, słuchajcie, to była pozycja remisowa, oczywiście. Remis był niewyjęty. Pomyliłem się, po prostu mało czasu już, no. Sędzia, każdy sędzia by to przyjął, jakbym zareklamował bez problemu. Słuchajcie, no po prostu zobaczcie, no pograłem fatalnie. A dobra, to nieistotne. Ważne, że to utrzymany remis był na pewno, tak? No tylko nie ma punktów za to, no trudno. Tutaj w tej pozycji, no co? No dobra, kolejna partia, nie ma. No nie, Valentina Gunina, słuchajcie, grałem z arcymistrzynią, ale dostałem na dokładkę jeszcze taką zawodniczkę. Masakra. Dobra, ważne, że tam był remis, tylko punktów nie ma. To nie, strasznie, denerwuje mnie to. Dobra, grałem z nią już ten debiut. Grałem. Zbiła. Będzie tutaj ostra partia. Tak, będzie ostra partia. Tak, zagrajmy. W sumie nie wiem, czy dobrze. Źle, chyba A4 się gra. Ale może nie teoretycznie sobie zagramy, jakieś szanse powstaną. No właśnie. Nie teoretycznie to zawsze jakiś tam plus na arcymistrza. Może. H3 wymusimy bicie. Tak, może. Goniec D2. No dobra, goniec C3. Czy zbije? Nie wiem, chyba nie.
Co? Idę tam pionem. Muszę atakować chyba. Ale będzie w trąbę. To po tamtej końcówce trochę wybiło mnie to z rytmu, nie? Tam remisik stał niewyjęty. No z Guniną też raz wygrałem. Też raz wygrałem z Guniną, słuchajcie, ale no w tej partii będzie już ciężko. Pionek więcej, taki zdrowy pion u przeciwniczki, tylko pytanie, czy ona się gdzieś tu będzie przebijała. No może grać proste szachy. Bardzo proste. No właśnie. Teraz pytanie jest takie, czy gramy tu? Gramy tak, chcę tutaj zbić. Chociaż ono może mi tam dać to zbić generalnie. I w tym problem. Właśnie. No tuż to. Nie no, ale zbić chyba muszę. Okej. Co by tutaj zagrał Magnus Carlsen, moi drodzy? Nie wiem, co by zagrał. Pytanie, co ja zagram? Tu jest ciężka sytuacja. Tak, jeszcze spróbujemy. Hetman tutaj, może gońcem zbije? A nie, tutaj zagrała. To jeszcze lepiej. Znaczy dla mnie i dla niej jeszcze lepiej. Niestety. Jakieś takie sztuczki może. Co nieco zbijmy. Zejdę ze związań. No to są takie ruchy. No właśnie, tutaj zagrała z powrotem. Już grożą jakieś niebezpieczne. A skoczek B6, kurczę. G6 znaczy się. Jak to wychodzi? Wyszło tak, że mam piona mniej. Co? A, spryciula. Spryciula. Tak, zagrajmy, żeby zdwoić wieżę. Jak figurami tam nie pocisnę, to będę miał problem. Tu jakiś pionek, ale to jest nieważny pionek. Muszę zdwoić wieżę. Jakoś tak, może. Szach. Szach. Aha, na szach, po prostu. No świetnie. I tutaj widełki, nie? No tak, dlaczego by nie? Ale nie, bo ja mogę wieżą tutaj zagrać. I będzie groził mat na h6. Broni się, kurczę, dobrze gra. A czekajcie, czekajcie. Kurczę, czy ja to coś tutaj mam? Czuję, że coś tu musi być. Bicie na H6 tu. Nie, no nic nie ma. Bicie tu. Wszystko się broni, niestety. Niestety wszystko się broni u niej. Czasu coraz mniej, czasu coraz mniej.
Ajajaj, tego czasu coraz mniej. Nic nie widzę. Niestety będę musiał oddać tego dobrego gońca. Jeszcze tak mi zagrała. A, tu skoczek. No w topa. Nie ma co grać. A tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze. Nie, no to i tak w topa. Niestety, figura mniej. Bez szału. No dobra. Już takie ruchy, wiecie, na odpal. No dobra. W topka, słuszno. W 28 ruchu skoczek F6, już patrzę. Wiesz co, skoczek F6. Ciekawy ruch, muszę przyznać. No, możliwe, bo tak, grozi mat. Tylko teraz tak, ona nie musi bić, w ogóle reagować i zagrać sobie na przykład. A nie, nie może tutaj, bo goniec wisi. No tu nie może, faktycznie, więc musi, teoretycznie musi zbić, teoretycznie. No i ja zbijam, tak? No właśnie, tu niby grozi mat, ale jest taki ruch, na przykład goniec D6 i chyba nic nie ma z ataku nici, ale ja zawsze mam z nią ostre pozycje, muszę przyznać. No tym razem mnie tutaj ograła, no 1-1 mam z tą panią. Tata Julii, w którym ruchu, w którym posunięciu wieża F7, bicie gońca i mat? W 31 ruchu i drugim, już patrzę. No, już nie zobaczę, bo już przestawiłem posunięcia. Aj, już przestawiłem ruchy, więc nie dojdę do tego w tym momencie. Bardzo ostra pozycja. No, ale poszło jak poszło. Która to w ogóle runda była? Ósma? Ósma. Jeszcze trzy rundy. No, najgorzej nie jest. Są cztery punkty, ale już wiecie. W poprzedniej partii remis był murowany. Murowany remis. A teraz, no. Teraz, no, zostałem ograny po prostu. Nie mam pojęcia, dlaczego mi to cały czas tnie, wiecie co? Nie potrafię rozwiązać tego problemu, bo ostatnie streamy, jak tutaj robiłem, wszystko hulało, wszystko działało tak, jak należy. Wszystko również działa. Posprawdzałem, co i jak. No, gubienie klatek teraz jest, no, 0,1%, więc tak naprawdę to jest nic. Bardzo dziwna sprawa. W 24 goniec E6, już patrzę. Nie no, goniec E6 nie mogłem z tego względu, że tutaj hetman broni i skoczek. W 24, jeszcze raz, teraz. Nie no, nie, tutaj nie mogłem zbić, jeśli o to chodzi. Dobrze, trzeba było się doliczyć tutaj. Tak, ta książka Ostatni Bastion Umysłu, bardzo dobra, polecam. Wiecie co? Nie, na streamie, może dobra, stream jest płynny, ale tutaj mi przeskakuje czeską bardzo, bardzo te figury się tną przy zagrywaniu, więc nie rozumiem tej opcji. No nic, nie wiem, co mam zrobić. Już myślałem o kupnie karty graficznej, ale to nie jest chyba wina karty graficznej. Tutaj sprzęt mam w miarę solidny do takich rzeczy, więc dziwię się bardzo. Ale na przykład jak streamuję sobie na liczesie, to w ogóle mi nie tnie, wiecie, naprawdę, nie tnie mi na liczesie kompletnie. Na czeską mi tnie, nie wiem dlaczego. Właśnie czeską może jest za ciężki. Może. Może tak. Czekamy na rundę ósmą. Teraz chyba jest krótka przerwa. No i zobaczcie, cały czas ten Zibelfant. No kurczę, dobry jest, no. Zip elef elefant, elefant.
Artmiejew, bardzo solidny zawodnik. No tutaj kosi ostro. No właśnie, Rasmus, tu się zgadzamy, jeśli chodzi o te dwie platformy. Zdecydowanie. O, Firuzja w ogóle gra. Mignął mi. Jest na trzecim miejscu aktualnie. Nieźle. Hikaru jest dopiero 12. Jak na Hikaru to chyba słabo. Czy w Hikaru jeszcze gra partię? Chyba nie. 6,5. Chciałbym mieć teraz 6,5. Oby mi nie ciało więcej. Nie tnij mi komputerku. Nie tnij. Nie, co tam dobrego, moi drodzy, u Was jeszcze słychać? Mamy jeszcze 3 rundy, chwilę jeszcze. Tutaj czekamy, aż się zakończą partie. Jak tam Wasze treningi, jak tam Wasze turnieje, jakieś sukcesy? Gdzie planujecie? O, a może ja Wam zadam pytanie, gdzie planujecie turnieje grać, jak dojdzie wszystko do skutku już na żywo? Firuzja tak, Firuzja jest bardzo aktywny. Nikt nie chce z nim grać? Ja z nim bardzo chętnie pogram. Tylko, że on pewnie nie będzie chciał ze mną grać po jednej partii, znając życie. A ciekawe, jakbym zagrał na przykład z Firuzją 100 partii na 3 minuty, powiedzmy. Ciekawe, czy byłbym w stanie cokolwiek urwać, jakiś pół punkta. No tak, Jaro, zgadza się, zgadza się, zgadza się. Prawie pokonałeś bota 1300. O. No to tam ciśnij z tym botem, ale uważam, że można lepiej chyba trenować z ludźmi. Tak mi się wydaje, że to jest bardziej ludzkie. Nie, no jasne. Z botem na przykład można sobie fajnie ćwiczyć jakieś końcówki albo matowanie, albo jakąś pozycję trudniejszą. Wtedy na pewno bot będzie grał w sposób na pewno taki, no wiadomo, dobry w miarę, tak? Więc do tego można używać silników. Ale żeby tak namiętnie z nimi grać, to nie wiem, czy to jest jakaś tam przyjemność większa. Na mistrzostwach byłeś 10. No to gratulacje, do lat 10. Gratulacje, gratulacje. Pierwsza dziesiątka to jest czołówka Polski. No jakby nie było. Haha, z Firuzją trzeba mieć 3000 plus, 3100 plus, żeby z nim grać. No to ja dziękuję. W Zabrzu, a w Zabrzu są zapewne akademickie Mistrzostwa Polski, znając życie. Bot gra 20 ruchów dobrze, a potem oddaje figurę w sposób, jaki nie zrobiłby tego nawet naj. No. Może coś w tym jest, może tak. Zapewne tak, ale plus jest taki, że boty grają do samego końca i trzeba się wykazać tymi umiejętnościami, żeby mimo wszystko zamatować, tak, doprowadzić sytuację do końca. Dobra, ja tutaj chyba te partie się zakończyły, tylko mi się coś przywiesiło w tabelce, zaraz sobie odświeżę. No ale te, trzeba przyznać, że te partie są chyba pełne wigoru, trochę się dzieje, póki co. Szkoda tylko, że technicznie tak to wygląda, jak wygląda. Jak tutaj, czy jakiś polski zawodnik jest wysoko, zerknijmy. A, turniej bez kategorii, okej, okay, Malkoid. Kojarzyłem Zabrze właśnie z Mistrzostwami Polski studentów. No to życzę powodzenia. Wiem, że jakieś turnieje się odbywają. Nie widzę Polaka, albo minąłem. Czy tak daleko? Może minąłem. Dobra. Okej. Jedziemy, słuchajcie.
G4, no, wspaniale, po prostu wspaniale. Uwielbiam takie posunięcia. Gram E5. Ok. No D5, gram D5, tego piona atakujemy, no. No E4, no nie wiem, tu jest wariant groba bodajże, coś takiego. No zagram tak, zbiję skoczkiem. No i zostanie mu słabość. Aha, tutaj bije, dobra. Zostaje mu słabość. To jest pytanie. Skoczka przerzucimy sobie aktywnie. No widać, zawodnik kombinuje, nie? Już od samego początku. Nie gubię żadnych klatek. U mnie nie ma gubienia klatek właśnie na streamie. Tylko coś innego tnie ryba właśnie. Marcin Molenda, 5-7, aha. A 5-7, ale już jest 8 runda, teraz jest 9. Tutaj oddaję tak po prostu. Tu biorę. No G6 ewentualnie może zagrać. No ja bym rozpatrywał tylko G6 na jego miejscu. Pytanie, czy po G6? Ja nie mogę zagrać na przykład takiego ruchu. Aha. Dobre to było, dobre to było. Mam nadzieję, że to nie jest błąd. Grozi wzięcia. Wróci hetmanem. Ja nie muszę na tego piona mocno napadać. Mogę skoczkiem zagrać na EC3, na E7, na F5. Na C6, przepraszam. Tutaj zagrał. Bicia przy locie nie zrobimy. Idziemy skoczkiem. Aha, dobra, ale on wzmocnił sobie ten punkcik. No ale on też gońcem nie gra. Są plusy duże u czarnych, na pewno. Jak zbiję tu? Nie mogę tutaj zbić, co ja pletę. Może tak, wyprowadźmy gońca. Z planem, powiedzmy, tutaj z tempem i z długą roszadą. Albo hetman D7 przytrzymać tutaj. Hetman D7 może na spokojnie. I długa roszada jest za nadrzu również. No świetnie, coś podstawiłem. Jak zwykle. Tylko, że najlepsze, że nie muszę tego bić. Mogę zawsze zagrać goniec C5 i tutaj odbić. Ale trzeba przyznać, wykaraskał się tutaj troszkę z kłopotów. Też jak zagram goniec C5, zawsze ma hetman F6. Tu mogę go gonić teoretycznie cały czas. No bez tego piona mogę latać niestety. Chociaż z drugiej strony jak zagram tak, potem przerzucę. Tutaj w ogóle zagrał. To ciekawe. Tak, zagrajmy na ten punkt. I teraz będę groził takim biciem, bo potem na C3 wisi.
ogóle gońcem tutaj można próbować zbijać. No jeszcze w ogóle ma mało czasu, zauważcie. Bijemy gońcem. Sprytnie. No naprawdę bardzo sprytnie gra. Tak? Kosimy. Tutaj mogę uderzyć. Ja mam dużo czasu jeszcze, nie? Teoretycznie. Tu mogę uderzyć. No tak uderzymy. Grajmy proste szachy. Konie 5 tutaj i chcemy dać mata. Tutaj, bo tu jeszcze grozi. To macik. To jest kulturalny macik. Moi drodzy, 5 punkcików wleciało. No nie, jest źle. Jeszcze dwie partie. O, podobało mi się, podobało mi się, powiem szczerze. No, przykro mi, Kosmalow, przeklinać nie wolno u mnie, bardzo mi przykro. Będziemy niekulturalni, nie będziemy przeklinali. Rekord tutaj, tak, był 7, było 7. O, witam Cię Dariuszu Mikulski, witam Cię serdecznie. Jak tam Twoje przygotowania do szachów, jak tam partyjki, ranking na czeskomie trochę wzrósł, czy nie? Jak idą zadania, o ile idą? Artmiejew wygrał z Firuzją i ma 9 na 9. Wow, 9 na 9, no tak, to trzeba przyznać, że to już jest wyczyn niesamowity. No, zobaczymy, czy zrobi 11 na 11. Przypuszczam, że jak zrobi 10 na 10, no to będzie walczyło 100%, nie? No słuchaj, Kosmolow, każdy żyje tam, gdzie żyje, no to... No cześć Kubusiu, witam Cię. No, cześć Piotruś, cześć. Dobra, moi drodzy, lecimy, dwie partie do końca. W zadaniach 1450. No, regularnie trzeba robić, przede wszystkim regularnie. No, cieszę się, Kosmalow, że rozumiesz, tym bardziej szacun. Nie, Piotrusiu, chyba to nie o to chodzi. Nie, to nie. Jeśli to masz na myśli, to nie to konto. Dobra, kończcie, bo szachownica stygnie. A, słuchajcie, bo ja tu za szybko skończyłem, dlatego też czekam. Przypominam, że w tej partii przeciwnik zagrał bardzo dziwnie w pierwszym ruchu. Znaczy, to jest jakiś tam groba, coś tam, nie wiem. Atak groba, czy debiut groba, nie wiem, jak to się nawet nazywa. G4, no nie polecam przede wszystkim w ten sposób grać. Nawet ciężko zaskoczyć kogoś, no bo zobaczcie, ja sobie gram proste posunięcia w debiucie. No jeszcze D4, ok. No to sobie tak zagrałem i blokuję przeciwnika. No i atakuję w punkt, tak. No tutaj za szybko, jak się pionkiem właśnie wysuniemy, jest łatwiej te pionki atakować. No i postanowiłem tak, bicie. Wymiana.
No i skoczka przerzucić i tego piona mocno męczyć, tak? Tu w ogóle przeciwnik zagrał jeszcze gońcem na F4, tak bardzo dziwnie. Ten skoczek do końca partii nie wyszedł, słuchajcie, więc grał bez figury tak naprawdę. No w B3 jeszcze można próbować, tak? No czy B3, no wszystko można próbować. Chodzi o to, że B3 jest częściej spotykanym posunięciem. Ale G4. Nie, no dobra, zawsze coś nowego, tak? Zawsze coś nowego. No ale Macik jak trza, jak to się mówi, na B2. Czy partia się już kończył? Sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. Już została ostatnia. Zwycięstwo było z Guniną. O, ho, ho, ho. Sprawdzę sobie później na silniku. No ale tam taktycznie, tak? Taktycznie coś tam musiało być. Ja to czułem. Tylko kwestia właśnie czasu, żeby to przemyśleć. Niestety, jak czasem dostajemy bardzo fajną pozycję, nam się podoba i tam chcemy ładnie wykończyć, to tracimy ten czas w blicu. A w blicu trzeba próbować grać praktycznie, względnie praktycznie. Dobra, jedziemy. Jakiś amerykański National Master. C4, prawda? Chyba normalnie. Okay. Wybił, dobra, wybił, wybił, miał prawo. Wiecie co? Z Guniną, no dobra, zagram tak samo jak z Guniną, bo on zagra B5. I zagram od razu E5, zagram, żeby ten skoczek miał tutaj miejsce. Ale ta pozycja już jest mi bardziej znana. Chyba Smysłow kiedyś grał. Słuchajcie, tutaj się gra chyba hetmanem. A dokładnie nie pamiętam. Zawsze, ale bicie? Nie przechodzi? Nie, no dobra. Nie będę kombinował. Zagrajmy sobie tak. Ten skoczek jak na E7 ruszy, to zawsze mam takie posunięcie. Bardzo fajne. Okej. Okay. Kulturalnie chcę wyprowadzić sobie tutaj figurkę. No i tutaj na C5 wskakuje, jeżeli skoczek zagra na B6. A tak gra, okej. Okay. To zmienia postać rzeczy. Tu skoczek wisi. Czy ja mogę też tak próbować, ale to może być nieco ryzykowne. A, no właśnie, nieco ryzykowne mnie przekonuje. Tutaj wisi, ok, no ale bić tego pionka na G2 to nie polecam, mówię, że G1 i chyba nie będzie miał za dobrej gry. Tu wisi, tu. Nie, no wydaje mi się, że jest w porządku. Wydaje mi się, że to jest w porządku. Wybił. No musiał. Ok, ja też muszę, bo te pionki mnie by tu zjadły. On idzie, gra w taki sposób, żeby skończyć rozwój i słusznie. No dobra, skończmy ten rozwój również. Jak to w pionach wyjdzie? Jak wezmę tego, to będzie porówno. Para gońców zostanie u mnie. Ten pionek zostanie. Jakby tego wykorzystać, tego pionka. Dobra, tutaj. Aha, ładnie zagrał. Ładnie, ładnie, ładnie. To muszę przyznać, tak muszę, kurczę, to nie będzie dobrze. No ale muszę tak zagrać, bronić skoczka. On może przepchać, to zagram tak. I tu się wyprostujemy. On jakieś tam maty, już widzę jakieś maty. Nie no, ma do matów to jeszcze 100 lat, myślę. Cześć, do zobaczenia, Mati. Cześć, cześć. Myśli, 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 myśl, chłopak, myśl. No muszę A3 koniecznie. Sprytnie. Wymusił wymianę hetmanów. Bardzo sprytnie. To tutaj zbijemy. Parę gońców może trochę mi to rekompensuje póki co.
Tutaj to tutaj. Ważne, że te piony wyprostowałem. To znaczy nie wyprostowałem pionów, tylko zbiłem mu tutaj ten łańcuszek pionów. Tak, on będzie coś takiego próbował, to ewidentnie. No tam będziemy atakować. Jakiś skoczek C5 jest możliwe. No i chyba skoczek C5. Skoczek C5 koniecznie. Ten pionek nie dochodzi, a ten na A7 jeszcze grożę zbiciem jakimś. Jakiś skoczek D5 może próbować, ale też będę miał bardzo fajne zagranie gońcem. No właśnie. Co tu grozi? Chwila. Nie no, bijemy tutaj. On nie może zrobić roszady, bo jest przywiązany. No, zbić na C5 chyba musi. Nie zbił na C5. Dobra. Jak to wykorzystać? Wiecie co? Gram chyba tak na tego pionka. Aha, on skoczkiem na D5 zagra. Silny ruch. Ale taki ruch. No tak, gonię C3. Wszystko załatwia, bo tu jest strasznie powiązany gość. Pytanie, czy pionkiem, czy gońcem? Chyba gońcem. Z tego względu, że goniec zawsze ma aktywność potem. I tu w ostateczności zbijam na D5. No i teraz gram tak i zdobywam jakość. Tylko ja tej jakości chyba. A nie. Zaraz, dobrze. Tak, bo jeszcze wieża broni. No cudownie. Nie cudownie. Nie, dobrze. Dobrze. Hop. On nie może zbić wieży, bo tutaj dorabiam. I teraz proszę pana. Tak, bijemy. I tak bijemy. I wlatuje tam na C8. No i co? Po zawodach. No jest zwycięstwo, moi drodzy. 6 punkcików wleciało, a jeszcze jedna runda. Jest chyba bardzo dobra sytuacja. No, moi drodzy, czy uda się w ostatniej rundzie, wiecie co zrobić, wyrównać rekord. Martwi mnie tylko jedna rzecz, jednak mnie martwi, że nie zagrałem z żadnym arcymistrzem, ale jest duża szansa, że to nastąpi w ostatniej rundzie. Co zrobił w ogóle lider? Czy wygrał? Ma 10 na 10? Nie wiecie. Wiesz, Min Zord, myślę, że forma byłaby większa, jakbym tutaj miał ten stream, mi się nie ciął. Myślę, że byłoby jeszcze lepiej. Przegrał z Niepomniaczym. Tak, a tam rosyjskie pojedynki to są zawsze różne. No tak, przyznam, że partia mi się też podobała, taka na zadymę, ale to wynika z tego, słuchajcie, że jednak debiut był dla mnie w miarę, znaczy debiut, no zaraz, co tu się porobiło? Zobaczcie, poznikały figury, no nieźle, odświeżam. Debiut był dla mnie w miarę znany. Tam motywy przynajmniej były znane. Może nie do końca dobrze go znałem, bo na pewno nie. Ale analizując partie klasyczne, już wam powiem w którym momencie. Tak, ta Gunina podstawiła figurę. No wiecie, no słabo widzę. Już mówię, bo tu się zaciąłem. O właśnie. Ta pozycja jest dla mnie względnie znana. Względnie. Ja lubię takie białymi grać. Polecam partie smysłowe. Jeśli ktoś gra D4, to takie właśnie rzeczy się dzieją. Prawdopodobnie jest takie zagranie, ale mogę się mylić, że to nie jest dokładnie ta pozycja. Tu G6 i jakiś tam, nie wiem, Hetman H3, tam podwisa. To są bardzo ciężkie tematy. Dlatego postanowiłem zagrać troszkę praktyczniej, powiedzmy, nie? No nieźle, no to. No dobra, ale tam już jest po partii, to nie wrócę do tego. B4 tutaj, no i taka zadymka. No właśnie, o właśnie, dobrze, że tutaj zadymkę zagrałem na D6. To mi się jednak podoba, że spróbowałem tutaj jednak w ten sposób, żeby jednak uzyskać parę gońców. A ten pionek na G2 jest nieistotny, słuchajcie. Jak na przykład goniec by zbił na G2, wieża G1, goniec wraca. No powiedzmy tu się jeszcze wszystko broni.
No i tam znowu jest zadyma, nie? Król w centrum, bardzo zwariowana pozycja, ale myślę, że gońce, które są troszeczkę takie bardziej mobilne, są po prostu. Oj, bardzo przepraszam, są zwyczajnie troszeczkę silniejsze niż skoczki. Mogę się zawsze mylić, bo to kwestia konkretnego policzenia, ale tak intuicyjnie na to patrząc, to myślę, że całkiem dobrze. No dobra, jestem zadowolony. Czekamy na kolejną rundę. Ostatnią już. Dzięki, Simonie, dzięki, dzięki. No to się wyrównała czołówka. Zobaczcie, tutaj Artmiejew, Niepomniachtchi, Eltai Safari, o i Duchless, Daniel Dubow. Witam Krzychow, witam cię serdecznie. Okej, okay, no to kończcie, kończcie już panowie, kończcie, kończcie, ostatnia runda. No ale to jest ciekawie, jest 6 punktów, jest dobrze. Jest dobrze. W tamtym tygodniu było 6,5 chyba. Tak, czyli po 10 rundach miałem 5,5, ostatnią rundę udało mi się zwyciężyć, było 6,5. No ale lepiej chyba być w tej sytuacji przy 6, nie? Im więcej punktów mamy pod koniec, tym lepiej, no mimo wszystko. Czasem strategicznie w turnieju jest tak, że lepiej mieć trochę mniej punktów, ale to. Jednak trzeba ambitnie chyba podejść do szachów, do turniejów. No i nie ma arcymistrza, ale jest National Master dosyć silny. No dobra, gramy. Ostatnia runda, moi drodzy. E4. Ok, jedziemy. G3, dobra. Tak też można. Kwestia, co ja chcę grać. Dobra, gram D5. Właśnie, to jest dobry chyba ruch. Zbiję. Będę miał izolowanego piona, co nie jest moją najmocniejszą stroną. O, dziękuję bardzo za suba. Dzięki serdeczne. Muszę zrobić szybko roszadę. Nie są to moje pozycje, muszę powiedzieć. Wolałbym to białymi. Ale z drugiej strony nie będę miał problemów raczej z rozwojem figur. Kwestia chyba dobrej. Tutaj B3, to jestem w ogóle zaskoczony tym posunięciem. Okej, okay, więc teraz sobie chyba kulturalnie zagramy gońcem, żeby każda figura grała. F3 to myślę, że taka bzdurka mała by była. Chociaż jakiś konkret może. Nie, F3 nie można zagrać. No właśnie. A teraz tutaj nie mogę? Może goniec B4. Nie, nie mogę goniec B4. Ale bym tutaj gafę popełnił. Nie no, jakoś figury trzeba wyprowadzać. No, to nie ma co się nawet zastanawiać. Skoczek F5 wchodzi. H3 tu, skoczek F5, no właśnie. Skoczek F5, no gońcem wyjdziemy sobie gdzieś aktywnie. Aktywnie trzeba. Już pomijam fakt bicia tutaj na F6, oczywiście to jest na pewno słabe bicie. Za chwilę gram tutaj, trochę będę bezpieczniejszy, obronię króla. A tu wszystko tak wisi na włosku. Jeszcze on jeszcze nie wyprowadził figury. To jest jakaś moja nadzieja. Na jakąś aktywną grę. Goniec G6, skoczek E4, takie mam plany. No zobaczymy. Może się tu fajnie rozwiązać, jeżeli uda się zagrać goniec G6. Przeciwnik myśli, myśli, myśli. Coraz mniej czasu. No muszę tak, nie mam wyjścia. I teraz pytanie.
Zamknąć go tutaj. Krzysztof, myśl szybko. Tutaj nie mogę. Tak? Też nie mogę. Chwilunia. Wiem. Tutaj zbijemy. Pionka zdobywam, ale czy to mi coś da? Bo... No dobra, zbijam. Zbijam. Tak. Nie za bardzo chciałem zbić tego skoczka, ale mógłby mi problemów tutaj stworzyć sporo. I teraz jak hetman na przykład na D3, to mam bicie na C2. Potem na F2 potem wisi i wieża jest na C2. To jest pytanie, gdzie pójdzie hetman. Dobra, i mogę zbić na C2, słuchajcie. Mogę? Chyba mogę. No mogę. Tak, tutaj bronimy. Teraz kwestia, czy to się w ogóle kalkuluje. No tutaj mogę zbić na A2 znowu. Tutaj mogę zawsze dostać w trąbę na F6, bo potem mi poleci na D5. Ale jednego pionka wziąłem. Na F5 hetmana bym zagrał na jego miejscu. Tutaj zagrał. A to w ogóle jestem zaskoczony. Bał się może, że kolejne pionki potraci. A teraz pytanie, jak tutaj to rozwiązywać? Może tak. Nie. Może tak. Tak. Bezpiecznie zagramy. Pilnujmy na F6. Próba wymiany wież może być dobra. Jedną wieżę trzeba chyba wymienić. Ok, grzecznie wracamy. Pionek zdobyty. Tylko, że parę gońców przez to straciłem. No i pytanie, czy ja to jakoś udźwignę. Czy jestem w stanie to udźwignąć? Nie widzę nic lepszego jak taki ruch, żeby tu się skoczkiem ustawić. Dobra. Może grzecznie wieżę na E8. Ok, taki ruch widziałem. Aha, tu mi może zbić. Nie może. Świadomie oddaję pionka, żeby tego gońca jednak wymienić. To taka równość powstanie w zasadzie. On tego pionka nie bije. Słusznie. Słusznie. Wracamy. No i się robi nerwowo. Robi się nerwowo. Nie wiem, gram tak. Nie widzę nic innego. Czasu mało, nie? Na 7 mi po prostu dziabnął. Ale to był błąd. To był błąd. Goniec tutaj, kurczę. Dopiero po ruchu zauważyłem. A nawet tak można. O, rety. No to jestem w trąbie. No nie, no. Kurczę, blade. Graj coś. Nie wiem, no podstawiłem. No i widzicie, jak to się gra. No widzicie, jak to się gra. Grasz, no jeszcze tutaj leci. Aj, szkoda. Nie, no to nie ma co grać, dwie figury. Trudno, 6 na 11, w sumie nie tak najgorzej, ale ostatnia partia, no dobra była, muszę wam powiedzieć, że dobra była partia. Przede wszystkim coś tutaj pokaczałem, ale pionka ładnie wziąłem, no to już dużo. Może coś tutaj aktywniej by trzeba było zagrać. Trudno, na rekordy trzeba jeszcze poczekać, niestety. Niestety, na rekordy trzeba poczekać. O, no dobra, dzięki serdeczne za oglądanie. Widzimy się za tydzień we wtorek.